Szkoła imienia Olimpijczyków Polskich w Miłocinie ma nowoczesną ekopracownię OZE. Została sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jej otwarciu uczestniczył minister edukacji i nauki. Kolejna ekopracownia w regionie. W miłocińskiej podstawówce uczy się niespełna 120 uczniów. W tej pracowni wreszcie mają dostęp do nowoczesnego sprzętu niezbędnego do nauki o ekologii i odnawialnych źródłach energii. Uczniowie pracują na modelach solarnych, wykorzystują tablice multimedialne, wykorzystują również rzutniki, laptopy, są zakupione fotony, są zakupione również dodatkowe takie pomoce bazujące na energii wiatru, na energii słonecznej. Tego typu pracowni powstało w Lubelskim łącznie 48. W zależności od rodzaju warsztatu dofinansowanie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiło 50 lub 75 tysięcy złotych. W tym roku mieliśmy zwiększoną subwencję oświatową o ponad 11 miliardów złotych, a w przyszłym roku będzie o 12 miliardów 170 milionów złotych i subwencja oświatowa, którą zastaliśmy poniżej 40 miliardów, będzie wynosiła 76 miliardów, zdecydowanie ponad 76 miliardów złotych. Segregacja śmieci, energia wiatrowa i słoneczna, troska o środowisko naturalne to wszystko tematy, od których uciec się nie da, o których trzeba uczyć od małego i które trzeba wdrażać w każdej gminie. Żeby ograniczyć też koszty energii, zainstalowaliśmy z tego, co nam pozostało, 20 kW na tym dachu tego budynku paneli fotowoltaicznych, co w przyszłości pozwoli zaoszczędzić na energii. Jeszcze dwa budynki. Budynek w szkole podstawowej w Palikijach, 30 kW. Tam budujemy właśnie ze środków z Polskiego Ładu salę gimnastyczną pełnowymiarową. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie druga edycja programu. Warto jednak zaznaczyć, że w województwie lubelskim wniosków złożonych było dwukrotnie więcej niż pozytywnie ocenionych.